Już swobodne wypowiedzi klimatycznej ministresy Zielińskiej potrafią dostarczyć sporo śmiechu. Zobaczcie, co się dzieje, gdy zostaje ona zmuszona do odpowiedzi na niewygodne pytania. Zachęcamy do polubienia, subskrypcji, podzielenia się swoją opinią w komentarzu i podania dalej. Dla Ciebie to pikuś, a dla nas ogromna pomoc. I na chwilę obecną przedstawiciele ministerstwa szacują, że cena uprawnień za emisję może dojść w perspektywie najbliższych lat do 350 euro za tonę. I to są dane, które są w stenogramie, które można po prostu sprawdzić. Pytanie, czy to jest powód, dla którego jest pewna niechęć do tego, żeby po prostu tego typu rozwiązanie, jak to dzisiaj procedowane, nie wprowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani minister się zgłasza teraz. Proszę Państwa, ja przysłuchując się tej dyskusji zaczynam mieć podejrzenie, że ta dodatkowa sprawozdawczość, znaczy te dodatkowe, że tak naprawdę Państwu zależy, żeby tą tabelkę pana posła Kowalskiego używać jej, żeby ją dodatkowo stworzyć, żeby rząd ją wam stworzył po to, żebyście wy mogli używać jej do straszenia Polaków ETS-em i Unią Europejską i mówienia, że to jest przyczyny wysokich cen, wysokich kosztów i wysokich cen energii dzisiaj w Polsce, to jest ta zła Unia i ta luka w ETS-ie. No proszę Państwa, to więc ja podkreślam, te dane są dostępne. Nie będziemy tworzyć dodatkowej tabeli w trzecim źródle, żebyście Państwo mogli tego używać jako po prostu straszaka na Unię Europejską i prowadzić kampanię antyunijną i przeciwko. Czy ktoś z Was kiedykolwiek spotkał się z podobną kompromitacją osoby piastującej ważną funkcję państwową?